Witamy! Kręcimy filmik w ramach akcji Twój lokalny trener online i projekt ten jest realizowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia Europa i My. Nazywam się Malwina Sułkowska, jestem dietetykiem i na co dzień pomagam osobom czuć się lepiej we własnym ciele. Zajmuję się odchudzaniem, motywowaniem, wsparciem, jak również taką edukacją żywieniową. I dzisiejszy filmik jest skierowany szczególnie dla osób, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów. Zdradzę Wam tutaj takie trzy podstawowe tej zasady zdrowego odżywiania, które pomogą Wam schudnąć się w sposób zdrowy, tak żebyście się mogli cieszyć wymarzoną sylwetką, dobrym zdrowiem, czy też właśnie płaskim brzuchem. I do tego też stworzymy taką specjalną mapę, która krok po kroku pokaże Wam również, od jakich nawyków warto rozpocząć skuteczne odchudzanie. Także zaczynamy! Słuchajcie, naszym pierwszym krokiem będzie wypijanie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia, bo bez picia wody tak naprawdę nie da się skutecznie schudnąć. To spalanie tkanki tłuszczowej po prostu przebiega bardzo wolno. I już nawet niewypijanie jednej szklanki wody, czyli takich 250 ml wody względem naszej takiej indywidualnej normy, spowalnia nasz metabolizm średnio o 3% na kolejne 3 dni. Czyli załóżmy, że jednego dnia nie wypiliśmy tutaj jednej szklanki wody według naszej takiej indywidualnej normy, to metabolizm spowolnił o 3%. Kolejnego dnia, gdy ten schemat się powtórzył, nasz metabolizm zwolnił już tutaj średnio o 3% i kolejnego dnia łącznie ten metabolizm przy tym powtórzonym schemacie spowalnia niemal o 10%. Czyli jak sami widzicie, to mocno też wpływa na proces odchudzania, kiedy chcemy się zdrowo też odchudzić z tkanki tłuszczowej, a nie z mięśni. A co więcej, tutaj też warto dodać, że są też osoby, które w ogóle nie piją wody w ciągu dnia, a powinny na przykład wypijać 2 litry. No i tutaj może sobie sami już tak odpowiedzieć i się domyślić, jak bardzo ten metabolizm u nich jest spowolniony, jak to ciężko właśnie też się właśnie odchudzić, no bo gdy też non-stop chce nam się tutaj czegoś słodkiego. Więc tutaj również na to Was wyczulam, żeby pilnować, ile tej wody faktycznie wypijacie i czy na pewno dostarczacie sobie ją w odpowiednich ilościach. No i teraz też przychodzi pytanie, ile tej wody powinniśmy wypijać w ciągu dnia? Też utarło się, że każdy powinien wypijać minimum 2 litry wody. To jest też często spotykane chociażby w reklamach telewizyjnych, czy też innych takich artykułach dietetycznych, że minimum te 2 litry wody powinny się znaleźć. Natomiast tak naprawdę norma ta jest bardzo indywidualna, bo inne tutaj zapotrzebowanie będzie miała osoba, która waży 50 kg, a inne zapotrzebowanie będzie miała osoba, która waży 100 kg na przykład. Więc to, ile tej wody powinniśmy faktycznie wypijać, zależy ściśle od tego, ile ważymy. Jeżeli ważymy więcej, to tej wody też adekwatnie więcej powinniśmy wypijać. Czyli taka osoba, która tutaj waży właśnie te 100 kg, powinna wypijać więcej niż ta osoba, która waży 50. I tutaj, jeżeli chodzi o takie indywidualne przeliczenie, ile my tak indywidualnie powinniśmy wypijać tej wody, to jest taki też specjalny współczynnik, mianowicie żeby to przeliczać do takiej normy 30 ml wody na każdy kilogram masy ciała. Czyli załóżmy, że jeżeli ktoś waży 80 kg, to tej wody powinien wypijać tutaj 2 litry i 400 ml, żeby właśnie tutaj to odchudzenie, ten metabolizm był stale tutaj rozkręcony i tutaj wszystkie procesy tutaj się zachodziły prawidłowo. A co więcej, też jeżeli wypijamy taką ilość wody w ciągu dnia, to również bardzo korzystnie wpływamy na nasze zdrowie, jak również na gęstość naszej krwi. Czyli w momencie, kiedy to zapotrzebowanie jest spełnione, ta nasza krew tutaj jest właśnie bardziej
rozrzedzone, jesteśmy tutaj też lepiej dotlenieni, mamy więcej energii, lepsze samopoczucie i też nam się więcej chce, więc jak najbardziej z odchudzaniem można też połączyć tutaj właśnie też lepsze samopoczucie, kiedy przebiega to właśnie w sposób zdrowy. Też możecie zauważyć, co się będzie działo z waszym łaknieniem w momencie, kiedy będziecie tutaj wybijali tą swoją indywidualną normę wody właśnie tak regularnie. W momencie, kiedy dostarczamy tą normę wody naszemu organizmowi, to tutaj to łaknienie się po prostu, ten apetyt się po prostu zmniejsza, ponieważ uczucie głodu, jak również uczucie pragnienia są bardzo podobnymi uczuciami do naszego organizmu. Często ciężko nam rozróżnić te dwa odczucia i bardzo często zdarza się, że w momencie, kiedy jesteśmy po prostu tutaj też spragnieni, to my po prostu zajadamy to nasze pragnienie. No, czyli też koniecznie zauważcie, co się będzie działo z waszym apetytem, kiedy tutaj będziecie wypijali tyle wody, ile faktycznie wasz organizm potrzebuje, bo to wam również na pewno pomoże w okresie odchudzania. Drugim naszym krokiem jest regularność posiłków. I regularne posiłki nie tylko podkręcają nasz metabolizm, ale jednocześnie przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej i podtrzymują tempo spalania tej tkanki tłuszczowej na wysokim poziomie. W przeciwnym razie natomiast, kiedy te posiłki zdarzają się nieregularnie w odstępach 5-6 godzin na przykład, to te spalanie tkanki tłuszczowej jest po prostu spowolnione i te procesy zachodzą po prostu też wolniej. Też często osoby, z którymi już też miałam okazję współpracować, opowiadały mi już, że w momencie, kiedy podejmowały jakieś też próby związane z odchudzaniem, to często na początku po prostu skupiały się na tym, żeby ograniczyć ilość posiłków w ciągu dnia, żeby tym samym też ograniczyć ilość kilokalorii. Natomiast w momencie, kiedy takie osoby na przykład decydowały się na to, żeby w ciągu dnia jeść 2-3 posiłki, no to ich metabolizm automatycznie bardzo spowalniał. Do naszego organizmu, kiedy tak stale nie dostarczamy mu pożywienia za te 3-4 godziny, to dla niego to jest taki etap tak naprawdę przegłodzenia, kiedy tutaj traktuje to właśnie jak taki moment głodówki, gdzie jak tylko później dostanie coś do jedzenia, to od razu chce to tutaj skumulować w zapasach, w tkance tłuszczowej, na wypadek przyjścia tych gorszych czasów. Więc w momencie, kiedy tak się odchudzamy, że nie jemy przez te 6 godzin, to jak tylko dostaniemy jedzenie, to automatycznie to wszystko jest transportowane w nadwyżce do tkanki tłuszczowej. Dlatego tak ważne jest, żeby dostarczać naszemu organizmowi stale takie dostawy benzyny, żeby on tutaj nie musiał odkładać tego ich pożywienia tak naprawdę w tkance tłuszczowej. Jak powinniśmy rozplanowywać nasze posiłki? Pierwszym i najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia powinno być dla nas śniadanie, które należy tutaj jeść do godziny od wstania. Niestety, ale dla nas Polaków często takim koronnym śniadaniem jest śniadanie opuszczone, które niestety, ale się właśnie nie pojawia, albo pojawia się dopiero po 2-4 godzinach, jak już jesteśmy w pracy i siadamy za biurkiem i zaczynamy działać. Wtedy sobie dopiero przypominamy, że faktycznie coś powinniśmy zjeść. Natomiast w momencie, kiedy to śniadanie pojawia się już o tak późnych godzinach, to spalanie tkanki tłuszczowej jest tutaj też również niestety, ale zaburzone. Zachodzi to po prostu wolniej. Nasz organizm, każdy taki etap przegłodzenia, czyli niejedzenia nawet przez te 5-6 godzin, traktuje jako etap głodówki. I w tym czasie nasz organizm ma taki sygnał, że jeżeli tylko jakieś pożywienie się pojawi, to wszystko, co się pojawi w nadwyżce, od razu transportuje do tkanki tłuszczowej, żeby zgromadzić te zapasy właśnie na może dodatkowe właśnie takie etapy głodówki, żeby później właśnie móc w tych etapach głodówki też się jakoś odżywiać, żeby te zapasy energii tutaj mieć
zgromadzone, a tym samym jednak ta tkanka tłuszczowa stale się mimo wszystko powiększa i te efekty u nas się nie pojawiają, mimo że tutaj się też głodzimy. Stąd to też nie jest takie dobre rozwiązanie dla osób, które chcą trwale schudnąć. Też jedzenie śniadania swoją drogą można też porównać do palenia zimą w piecu. Ja też bardzo lubię ten przykład, bo jest taki obrazowy, a dokładnie pokazuje istotę jedzenia śniadań. Bo zauważcie, że im wcześniej napalimy w piecu zimą, tym wcześniej się zrobi ciepło. I tak samo, im wcześniej zjemy śniadanie, tym szybciej podkręcimy nasz metabolizm z rana, tym więcej tworzy się energii i tym więcej też również spalimy kilokalorii w ciągu dnia. A na tym nam również zależy, szczególnie w okresie odchudzania. No i żeby też podtrzymać to tempo spalania tkanki tłuszczowej, to kolejne posiłki powinny pojawiać się tak średnio co 3-4 godziny w ciągu następnych właśnie tych posiłków, rozkładu tych posiłków, z czego ostatni posiłek powinien pojawić się maksymalnie 2 godziny przed snem. Czyli też taki powszechny mit, że powinniśmy jeść na przykład tylko do godziny 18, sprawdzi się tutaj dla osoby, która chodzi spać o godzinie 20. Natomiast jeżeli ktoś idzie spać o północy, to spokojnie taki ostatni posiłek może się pojawić o godzinie 22, byle żeby zachować właśnie ten odstęp 2 godzin. I też to też na przykład jak to można też porównać do tego, że jak rozpalimy ten nasz taki wewnętrzny piec i tutaj po tych 4 godzinach niejedzenia, ten piec po prostu u nas wygaśnie. Dlatego tak ważne jest, żeby tak stale dostarczać się temu naszemu wewnętrznemu piecowi tej pożywienia, żeby on był cały czas tak rozpalony, tutaj, żeby to spalanie tkanki tłuszczowej zachodziło na odpowiednim, wysokim poziomie. Bo jeżeli tutaj właśnie przez te 5-6 godzin nic nie dorzucimy do tego pieca, on po prostu wygaśnie, trzeba go będzie na nowo rozpalać, no i ten metabolizm jest w tym przypadku zaburzony. I co dalej? Otóż kolejna rzecz pozwoli nam poskromić to uczucie ssania i ścisku w żołądku i też taką ochotę na rzucanie się na wszystko, co nas tylko spotka na drodze, na to właśnie jedzenie. I mowa tutaj o jedzeniu 5 porcji warzyw dziennie. Niby prosty i znany, powszechny fakt, natomiast gorzej z jego praktykowaniem. Tutaj też od razu poruszę tę kwestię związaną z tym, co to jest porcja. I porcja to ilość warzyw, która się mieści tutaj w zagłębieniu naszej dłoni. I też taki haczyk, ilość pokrojonych warzyw, od razu też to dodam. I też warzywa bardzo warto tutaj dodawać do naszej diety, ponieważ są źródłem witamin, jak również minerałów i cennego dla nas błonnika. Błonnik jest takim bardzo cennym dla nas składnikiem odżywczym, który bardzo pozytywnie i korzystnie wpływa na nasz organizm. On nie tylko właśnie oczyszcza tutaj nasze jelita od środka, że te składniki odżywcze, które też spożywamy, faktycznie się dobrze wchłaniają, ale jednocześnie też zmniejsza u nas uczucie głodu. Ten błonnik, który spożywamy, on pęcznieje w naszym żołądku, też go wypełniając, no i tym samym też zmniejsza nam się ochota na podjadanie, na jedzenie też między posiłkami na przykład. Te porcje też mogą być dzięki temu mniejsze, kiedy też dodamy do tego jakieś warzywka typu właśnie sałatkę, pomidora, to jak najbardziej w połączeniu z jakimś też białkiem, spokojnym, to dodaje nam tyle uczucia sytości, że możemy wytrzymać się bez głodu na tutaj do kolejnego posiłku, który się pojawi po tych 3-4 godzinach. I uwaga, bo to też jest bardzo ważna kwestia, że ta zasada dotyczy u nas warzyw, nie owoców. Ponieważ owoce faktycznie też zawierają w sobie witaminy, minerały i błonnik, natomiast one mają również bardzo dużą ilość cukru w sobie, od którego niestety, ale bardzo ładnie się też tyje. Dlatego nam będzie zależało, żeby w tym czasie, w którym teraz właśnie się znajdujemy, w okresie odchudzania, jednak ten cukier tutaj
zmniejszać naszej diecie. Dlatego jedna porcja owoców w ciągu dnia to jest taki optymalny już, to jest optymalna ilość, która może się pojawić, ale też nie musi. Jeżeli jest, też jesteście gotowi jeść same warzywa, tutaj bez tych owoców, z dodatkiem oczywiście tutaj do tych innych składników odżywczych, typu właśnie białka, węglowodany, to jak najbardziej jest to w porządku, też bym Wam to rekomendowała. Wiele osób ma również problemy często nawet z takimi prozaicznymi czynnościami, kiedy niestety ale towarzyszy im tutaj nadwaga. Czyli nawet takie czynności jak na przykład zawiązanie butów, czy też założenie nogi na nogę, podbiegnięcie do pociągu już sprawia tutaj problem, bo tutaj na przykład pojawia się zadyszka, nie jesteśmy w stanie tutaj się schylić, żeby te sznurówki zawiązać. Czyli to są takie prozaiczne problemy, które niestety, ale tutaj utrudniają nam po prostu życie, jest nam ciężej funkcjonować. Więc żeby też tych konsekwencji nadmiaru tkanki tłuszczowej nie odczuwać, te zmiany warto również wprowadzać, żeby tutaj również cieszyć się właśnie dobrym zdrowiem. No i ja też wspominałam te efekty, jeżeli chcemy, żeby były z nami uzyskane w sposób trwały, to ważne jest, żeby tutaj pamiętać o tym, że zmieniamy tak naprawdę swoje nawyki żywieniowe. Czyli to też nie jest taki proces z dnia na dzień, do tego też po prostu potrzeba czasu, uczymy się tego. Na początku wiadomo, też możemy popełniać błędy, mogą tutaj się też pojawić jakieś słodkości po drodze na przykład, ale ważne, żeby po prostu też z dnia na dzień było ich po prostu mniej, żebyśmy mogli tutaj też nauczyć się, jak najkorzystniej tutaj spożywać te wszystkie posiłki, żeby tutaj nasz organizm, żeby czerpać się w pełni siły właśnie naszego organizmu. I też w dalszej perspektywie, już nawet jak jesteśmy po tym odchudzaniu, to również jeżeli raz na jakiś czas pojawi się jakieś ciastko, jakiś batonik, jakiś cukierek, to też jeszcze nie jest koniec świata. Też jeżeli do wszystkiego podchodzimy ze zdrowym rozsądkiem i to też nie jest tak, że to się powtarza codziennie, to również to też się może powtarzać, to też może się u nas pokazywać w diecie, ale ważne po prostu, żeby to się nie pokazywało za często, żeby oprócz tego ciastka na przykład pojawiały się jednak również też wspomniane dzisiaj warzywa, żeby tutaj to jednak te składniki odżywcze również były dostarczane w odpowiednich ilościach, żeby właśnie byli też zdrowi już po zakończonym też takim etapie odchudzania. Natomiast chcąc pozbyć się zbędnych kilogramów, osoby właśnie z nadwagą bardzo chętnie wybierają takie diety, które są akurat modne też, bez żadnej konsultacji z dietetykiem. A natomiast w momencie, kiedy wybieramy takie diety, które akurat zasłyszymy, nie przejmując się ich konsekwencjami, no to tutaj możemy jednak nabawić się też nie dość, że problemów zdrowotnych, to też tak zwanego efektu jojo, czyli tych powracających kilogramów. Często osoby właśnie wybierają wtedy diety z dużymi ograniczeniami kalorycznymi, jak na przykład dieta 1000 kilokalorii, dieta 800 kilokalorii, czy też właśnie takie diety już typowo głodówkowe, monodiety, diety też oparte na przykład tylko na wypijaniu soków, też jest mnóstwo takich diet. Także takie diety, jak już je wybieramy, to tutaj na początku faktycznie na wadze widać efekt, te kilogramy nam spadają, aczkolwiek tak naprawdę chudniemy z tkanki mięśniowej, a nie z tkanki tłuszczowej. Czyli mięśni nam ubywa, a tkanka tłuszczowa zostaje. Więc dlatego też efekty są widoczne tak szybko, bo z tkanki mięśniowej bardzo łatwo schudnąć, ale jednak z tkanki tłuszczowej troszeczkę tutaj trzeba spełnić też dodatkowych kilka innych warunków. I tutaj jeżeli decydujemy się na taką dietę, to w konsekwencji dalszej pojawia się niestety, ale efekt jojo już wspomniane. I to wygląda w ten sposób, że jak mamy nadprogramowe kilogramy,
decydujemy się na jakąś dietę. Najlepiej taką cud, żeby te kilogramy jak najszybciej nam zniknęły. I kilogramy, tak jak też mówiłam, początkowo nam się zmniejszają, ale jednocześnie narasta nam też uczucie frustracji, jesteśmy bardziej nerwowi, irytuje nas, kiedy ktoś obok nas je, a my nie możemy jeść, bo jesteśmy też właśnie wkurzeni, że na stole leży ciasto, a my nie możemy go zjeść. No i też narasta u nas uczucie głodu. Pojawia się makro i mikrogłód, czyli taki rodzaj głodu, kiedy też zjemy na przykład posiłek z dwóch dań, taki obiad dwudaniowy, i szukamy jeszcze gdzieś dalszego posiłku, takiego deseru, żeby zmienić smak. No bo też inny rodzaj głodu, właśnie takie ssanie w żołądku, kiedy to wręcz nas aż tak ściska, kiedy nasz żołądek nas boli, to również jest taki ewidentny już przykład, że brakuje nam składników odżywczych spowodowanych właśnie zbyt dużymi ograniczeniami kalorycznymi. No jak jesteśmy właśnie w takim stanie, kiedy non-stop chce nam się jeść, marzymy tylko o tym, żeby ta dieta się wreszcie skończyła, jesteśmy bardziej nerwowi i tutaj nie możemy się też na niczym skupić, to w pewnym momencie na naszej drodze pojawiają się różnego rodzaju okazje i przeszkody. To są tak zwane właśnie spotkania ze znajomymi, jakieś przyjęcia urodzinowe, kiedy mówimy sobie, że to tylko kawałek tortu, od poniedziałku wracamy do diety na 100%. No i tak stopniowo, krok po kroku wracamy do starych nawyków żywieniowych. A niestety każda dieta niedoborowa charakteryzuje się tym, że wraca nam z powrotem sam tłuszcz. Więc nawet po odchudzaniu możemy też mieć tą samą wagę, ale też nosić dwa rozmiary większe ubrania, bo tkanka tłuszczowa zajmuje objętościowo więcej miejsca niż tkanka mięśniowa. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby jak przechodzimy na dietę, żeby ją traktować jako zmianę nawyków żywieniowych. Dieta ma nam przede wszystkim smakować, sprawiać nam przyjemność, też powinniśmy być na diecie najedzeni, bo to są takie główne cechy dobrze dobranej diety. Jeżeli te warunki są spełnione, to automatycznie tutaj możemy na takiej diecie schudnąć w sposób zdrowy i estetyczny i jak najbardziej jest, będzie to też korzystne dla naszego organizmu. Dlatego jeżeli też potrzebujecie też takiego, że czujecie, że potrzebowalibyście takiego wsparcia w okresie odchudzania, to również śmiało Wam polecam kontakt z dietetykiem, żeby mógł Wam też dobrać odpowiednio dobraną dietę, sprecyzowaną właśnie pod Wasze potrzeby. Bo tutaj mamy, tak jak Wam wspominałam, te trzy podstawowe tej zasady zdrowego odżywiania, od których warto rozpocząć swoją przygodę z odchudzeniem, a też w dalszej perspektywie właśnie zachęcałam Was, żebyście też skonsultowali się ze specjalistą, żebyście też wiedzieli dokładnie, jak dopasować ten sposób odżywiania do Was. Ja też osobiście też współpracuję z wieloma osobami. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie takiego wsparcia, to również możecie też się śmiało do mnie odzywać, możecie mnie też znaleźć bezpośrednio na Facebooku, gdzie prowadzę swój własny, prywatny fanpage, dzieląc się z Wami wskazówkami zdrowotnymi. Możecie mnie wyszukać, wpisując z frazy Malwina Sułkowska, dietetyka. Także ja dla Was na dzisiaj też życzę Wam powodzenia. Trzymam na Was bardzo mocno kciuki, żebyście wypróbowali te nasze trzy zasady zdrowego odżywiania i żebyście sobie też dali szansę na odchudzanie. Trzymajcie się ciepło i powodzenia!